Cześć. Wiecie co? Kiedyś spotkałem się z taką opinią, zresztą kilkukrotnie, że dane w organizacji, szczególnie dane personalne, w jakiś sposób... Dehumanizują pracowników, że my ich wkładamy, można powiedzieć, w pewne tryby, tabelki, i jak ktoś mi kiedyś powiedział: Karol, nie rób tego, bo ci ludzie będą się czuli jak wiersz w Excelu. I chciałbym się dzisiaj zmierzyć z tym przekonaniem, które moim zdaniem jest fundamentalnie błędne, ponieważ dane moim zdaniem nie dehumanizują pracowników. Przeciwnie, dają wartość organizacji, ale dają też wartość mnie, HR-owcowi, pod kątem tego, w jaki sposób mam pracować z ludźmi i z którymi ludźmi mam pracować. No i teraz po kolei. Jeśli rzeczywiście podchodzimy do tego w ten sposób, i to się niestety bardzo negatywnie kojarzy w bardzo wielu organizacjach, że Dane służą do wyznaczania targetów i można powiedzieć do uderzania pałką w głowę pracowników, tak? Nie zrobiłeś sprzedaży, ze słupków wychodzi, że nie wiem, jesteś nieproduktywny, łup po pensji, łup po premii, tak? No to wtedy rzeczywiście dane w organizacji czy wskaźniki. Kojarzą się z pewną formą opresji. Natomiast to jest po pierwsze podejście błędne, jeśli tak działamy, i generalnie zawsze, kiedy zaczniemy na bazie danych, których zbieramy, stawiać bardzo twarde targety i, i rozliczać z tych targetów, no to dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy ten wskaźnik doprowadzi do patologii, ale o tym też kiedyś sobie porozmawiamy bardziej szczegółowo, czy pojawi się tak zwana czarna strona wskaźnika. I to jest podejście zdecydowanie błędne. I tutaj się zgadzam. Natomiast jeśli podchodzimy do tego mądrze, to dane wcale nie dehumanizują pracowników. I teraz, co jest tutaj istotne, jeśli popatrzymy w ogóle na badania z zakresu nauk społecznych, to okazuje się, że jako ludzie działamy w pewien w systematycznie przewidywalny sposób. Gdyby działania ludzi na podstawie danych nie były przewidywalne, to nie istniałaby socjologia, nie, nie istniałaby psychologia, nie istniałyby inne nauki behawioralne, które pokazują, że w skali jako ludzie działamy według pewnych tendencji. Które z określonym prawdopodobieństwem są możliwe do przewidzenia. Czyli my możemy przewidzieć, jak zachowają się nie wiem, wyborcy, jak zachowają się pracownicy, jak zachowa się pewna duża grupa ludzi. I to jest pierwszy argument za tym, że warto z danych korzystać w organizacjach do tego, żeby obserwować zjawiska społeczne, te, które dzieją się wśród pracowników, ponieważ my, jako ludzie, na tym poziomie powiedziałbym, yy, Mezo i makro, jesteśmy stosunkowo przewidywalni, jeśli chodzi o procesy, które rządzą naszym zachowaniem. Na poziomie mikro, czyli tej pojedynczej osoby, która ma wolną wolę i podejmuje decyzje, ta przewidywalność jest dużo mniejsza. Ale teraz, jeśli popatrzymy na organizacje, które mają. 100, 200, 300, czy kilka tysięcy osób, no to pewne procesy w tej skali mezo-średniej albo wręcz makro zaczynają zachodzić, i te procesy możemy opisać liczbami, żeby je lepiej zrozumieć, żeby wiedzieć, co się w organizacji dzieje. I to wcale nie dehumanizuje ludzi, tak samo jak nie dehumanizuje człowieka badanie krwi, bo każdy z nas jest unikatowy, ale każdy z nas ma pewien organizm i pewne procesy, które się w nim dzieją i które możemy zmierzyć, na przykład, badając krew. To jest pierwszy aspekt. Drugi, myślę, taki bardzo użyteczny pod kątem pokazania wartości danych w organizacji, też dla tych z Was, którzy na co dzień pracują w takiej relacji jeden na jeden, są blisko pracowników, i yy, dla tych z Was, u których to nie wiem, relacja coachingowa czy taka y, doradcza odgrywa bardzo duże znaczenie. Dane tutaj również są przydatne. Ja myślę, że przynajmniej z dwóch powodów, czy o tych dwóch powodach chcę powiedzieć. Pierwszy z nich jest taki, że jeśli pracujemy z dużą organizacją i w najlepszym wypadku ten, ten HR, jak pokazują benchmarki światowe, to jest około 1% organizacji, a w wielu polskich firmach to jest 0,5% organizacji, więc jest nas stosunkowo małe, mało w porównaniu do całej społeczności firmy. I dane pozwalają nam określić, gdzie my powinniśmy iść w pierwszej kolejności. Ja bardzo lubię korzystać z danych właśnie po to, żeby zobaczyć, gdzie ja powinienem wejść w relację taką bliższą, partnerską, gdzie powinienem się pojawić i pomóc ludziom, bo dane mi pokazują, gdzie się zaczyna dziać źle. Są takim sygnalizatorem, który pokazuje, oho, w tej części organizacji coś się dzieje, to ja muszę tam iść i zacząć działać. Więc to nie znaczy, że ja chcę odejść od relacji jeden na jeden korzystając z danych w KR-ze. Nie, przeciwnie. Ja chcę wiedzieć do kogo powinienem wykręcić, do kogo powinienem zadzwonić, tak, wziąć telefon i wykręcić czyj numer, albo gdzie powinienem po prostu iść na spotkanie, umówić się z menadżerem i zacząć z nim pracować. I w tej decyzji, gdzie iść, pomagają mi dane. No, bo siłą rzeczy nie jestem w stanie iść do wszystkich, tak? Jeśli opiekuję się, nie wiem, jako HR Business Partner, mam 300 osób, którymi powinienem się zająć. Czy jako HR Manager, HR Dyrektor, całą organizację, która może mieć, nie wiem, 2 czy 3 tysiące ludzi. Więc dane pomagają mi pójść w odpowiednie miejsce. Po drugie, kiedy już rozmawiam z kimś jeden na jeden, kiedy jestem z nim blisko, kiedy chcę rozważyć problemy jego zespołu, jego ludzi, to dane mogą mi pomóc zobiektywizować ten problem i oderwać się odrobinę od no, perspektywy, w której siłą rzeczy ten menedżer który nie radzi sobie i przychodzi po wsparcie do hr jest zakotwiczony. No bo jeśli on nie radzi sobie z tym problemem, jeśli walczy z nim dość długo, no to normalne, że traci też obiektywizm w tej sytuacji. I te dane pozwalają spojrzeć na tą sytuację odrobinę z lotu ptaka. Więc, moi drodzy, trochę rozwiewając ten mit i, i no jakby temu poświęcam dzisiejszy odcinek, to nie jest tak, że my wprowadzając analitykę do hr zaczynając mierzyć procesy personalne, yy, budować na podstawie tego analizy, dashboardy, dehumanizujemy na Pracowników. Nie, przeciwnie. My dalej do nich możemy podchodzić bardzo osobiście, pracować bardzo blisko, jeden na jeden znać wszystkich tych ludzi, ale te dane nam podpowiadają po pierwsze, gdzie iść, gdzie jakby jest pierwszy priorytet dla nas, po drugie, pomagają właśnie zobiektywizować problemy, w których jeśli menedżer, który się z nimi boryka, jest bardzo blisko, no to siłą rzeczy może nie być obiektywny. No i to jest taka moja odpowiedź na, na tą opinię, z którą się spotkałem. Karol. Nie pakuj ludzi w tabelki, dehumanizujesz ich, a jesteś psychologiem. Nie powinieneś tak robić. No nie, to nie jest tak. Ja dalej mogę być psychologiem, dalej mogę być coachem, dalej mogę być doradcą. Być blisko ludzi, z którymi pracuję, ale jednocześnie łapać perspektywę całości organizacji, patrzeć na nią, wyznaczać priorytety z punktu widzenia danych. A kiedy połączymy te dwie perspektywy, no to tak naprawdę zaczynamy działać efektywnie, bo rozwiązujemy ważne problemy w odpowiednim momencie i tam, gdzie one rzeczywiście zaczynają kiełkować, tam, gdzie się to dzieje. No i taka to moja refleksja na dzisiaj. Więc dane nie dehumanizują ludzi. A jeśli moje mówienie o HR-ze Wam się podoba, to po pierwsze zasubskrybujcie mój kanał. Po drugie wpadnijcie na stronę HM Akademii, również na naszego bloga. No i po trzecie będzie mi bardzo miło, jeśli polecicie ten film klikając przycisk Lubię to, czy łapka w górę. No i co, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!